Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości Instytutu Pamięci Narodowej i Oddziału Białymstoku na czele z panem doktorem habilitowanym Piotrem Kardelą, gminy Juchnowiec Kościelny na czele z wójtem panem Krzysztofem Marcinowiczem, Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym, a także Stowarzyszenia Olmonty, które reprezentuje pan Jan Litwińczuk, chciałbym wszystkich serdecznie powitać na tej uroczystości, na której nadajemy imiona żołnierzom podziemia niepodległościowego, którzy zginęli za wolną Polskę. W imieniu gospodarzy serdecznie witam rodziny ofiar ekshumowanych i pochowanych na tym cmentarzu wojskowym. Pana Romualda Guzieniuka, rodzonego brata Czesława Guzieniuka, pseudonim Gałąź, oraz jego siostrzeńca, pana Jerzego Słomianko. Serdecznie witam rodzeństwo pochowanego tu Konstantego Kuźmickiego, panią siostrę, siostrę żołnierza niepodległościowego, panią Anastazję Koszycką oraz jego brata Stefana Kuźmickiego, a także siostrę pochowanego Piotra Taszyckiego, panią Czesławę Wołącie. Serdecznie witam weteranów, a w szczególności tych wszystkich, którzy przyczynili się do ujawnienia dołów śmierci w Olmontach. Serdecznie witam pana Tadeusza Waśniewskiego. Serdecznie witam pana Jana Rybnika. Serdecznie jeszcze raz witam pana Jana Litwińczuka. Serdecznie witam pana profesora Józefa Maroszka, który również uczestniczył, i wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że ta zbrodnia została ujawniona i dzisiaj możemy w tym miejscu oddać cześć żołnierzom podziemia niepodległościowego. Serdecznie witam wszystkich tych, którzy przyjęli zaproszenie na tę uroczystość. Witam przedstawiciela pana Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pana Marka Skrypko. Serdecznie witam przedstawiciela pana Dariusza Piątkowskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Emilię Madras. Serdecznie witam doradcę wojewody podlaskiego Bogdana Paszkowskiego, pana Romana Czepę. Serdecznie witam wielce czcigodnego księdza Andrzeja Kołpaka, proboszcza parafii świętego ojca Pio. Serdecznie witam pana profesora Romualda Szeremietiewa, profesora Akademii Obrony Narodowej i także w swoim czasie ministra obrony narodowej. Serdecznie witam młodszego inspektora Jacka Kumpiałowskiego, pierwszego zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Serdecznie witam pana pułkownika Dariusza Szorca, wojskowego komendanta uzupełnień w Białymstoku. Serdecznie witam pana pułkownika Wojciecha Prażmowskiego, dyrektora aresztu śledczego w Białymstoku. Serdecznie witam panią dyrektor delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku, panią Barbarę Chylińską wraz ze współpracownikami. Serdecznie witam pana inspektora Dariusza Muszyńskiego, zastępcę dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Witam także przedstawicieli 4. Komisariatu Policji w Białymstoku. Witam pana doktora Pawła Myszkowskiego, przewodniczącego Komitetu Pamięci Walki Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Serdecznie witam pana Kazimierza Choczewskiego z Łomżyńsko-Drochickiego Bractwa Kurkowego. Serdecznie witam pana Marczuka, przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Solidarność w latach 80-81. Serdecznie witam także pana doktora Marcina Zwolskiego, kierownika działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Serdecznie witam przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, pana naczelnika Eugeniusza Korneluka i pana prokuratora Stanisława Kulikowskiego. Serdecznie witam też wszystkich zgromadzonych tutaj według rang, godności i zasług do Rzeczpospolitej, tych, których nie wymieniliśmy, a tych, którzy chcieli tutaj dzisiaj z nami w tej uroczystości wziąć udział. Bardzo nam miło, że jest z nami kompania honorowa 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, a także harcerze 40. Grunwaldzkiej Białostockiej Drużyny Wielopoziomowej Związku Harcerstwa Polskiego, a także chór Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Kleosinie,
który przed chwilą wykonał hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo i jeszcze raz wszystkich serdecznie witam. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Białegostoku, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci w Białymstoku, aby złożyć hołd bohaterom polskiego podziemia niepodległościowego, którzy walczyli i ginęli o wolną, niepodległą ojczyznę. Przywołujemy pamięć mieszkańców Białegostoku i ziemi podlaskiej, ofiar zbrodni i prześladowań niemieckiej III Rzeszy i Związku Sowieckiego oraz wszystkich naszych rodaków, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. W sposób szczególny oddajemy cześć ofiarom komunistycznych represji z lat 1944-1956. W tym przywołujemy rodaków zamordowanych 10 października 1946 roku w Olmontach. Wzywam bohaterskich obrońców ojczyzny w 1939 roku, wszystkich polskich żołnierzy walczących na różnych frontach II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego, którzy złożyli daninę krwi i życia dla umiłowanej ojczyzny. Wołam żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, którzy podjęli bój z komunistycznym zniewoleniem o prawo narodu polskiego do wolności i suwerenności. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywatelskiej, Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz innych formacji podziemia niepodległościowego, którzy stawiali bohaterski opór komunistycznemu aparatowi bezprawia. Przywołuję wszystkich dowódców oddziałów zbrojnych oraz ich żołnierzy, którzy z odwagą i honorem stanęli do walki z okupantami na Podlasiu, w tym kresowych partyzantów z okręgu białostockiego, nowogródzkiego, wileńskiego i poleskiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy Armii Krajowej, powojennego podziemia niepodległościowego, żołnierzy niezłomnych z Białostoczyzny, a wśród nich pułkownika Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszka, dowódcę 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, który został zamordowany w Warszawie 8 lutego 1951 roku. Komendanta okręgu Białystok Armii Krajowej, dowódcę operacji Burza na Białostoczyźnie, generała Władysława Liniarskiego, pseudonim Mścisław, skazanego w 1946 roku przez komunistyczny sąd na karę śmierci, zamienioną na dożywotnie więzienie. Podpułkownika Aleksandra Rybnika, pseudonim Jerzy, komendanta obwodu Armii Krajowej Słonim, zastępcę prezesa Białostockiego Okręgu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, straconego w białostockim więzieniu 11 września 1946 roku, kapitana Władysława Łukasiuka, Młota, syna ziemi podlaskiej, żołnierza konspiracji, a następnie walczącego z powojennym reżimem komunistycznym, poległego 27 czerwca 1949 roku. Kapitana Kazimierza Kamińskiego, huzara, żołnierza Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, zamordowanego 11 października 1953 roku w białostockim więzieniu. Porucznika Lucjana Minkiewicza, pseudonim Wiktor, walczącego w szeregach Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, walczącego w latach 1944-1946 roku na Białostoczyźnie w szeregach 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Łupaszki, zamordowanego w Warszawie i odnalezionego w kwaterze Eł na Powązkach. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkich żołnierzy
i działaczy ruchu oporu fałszywie oskarżonych, torturowanych, poniżanych, pozbawianych czci i godności żołnierskiej oraz zamordowanych, zamęczonych podczas przesłuchań oraz zmarłych z odniesionych ran i obrażeń zadanych przez komunistycznych oprawców. Stańcie do apelu! Zmierzaj śmiercią państwa! Wołam was, straconych w Białymstoku w więzieniu przy ulicy Kopernika, w siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Mickiewicza oraz w katowni na ulicy Ogrodowej, pogrzebanych w skrycie w nieoznaczonych miejscach na terenie przywięziennym, w zbiorowych mogiłach na cmentarzu prawosławnym oraz innych nieznanych do dziś miejscach. Przywołuję zamordowanych w warszawskich więzieniach w Warszawie, na Zamku Lubelskim, w Rzeszowie, we Wronkach, Rawiczu, Gdańsku oraz w wielu innych komunistycznych więzieniach. Stańcie do apelu! Wołam rozstrzelanych przez sowieckich zbrodniarzy w obławie augustowskiej oraz wszystkich mieszkańców Białegostoku i Podlasia zamordowanych po zakończeniu II wojny światowej za pomoc niesioną walczącym żołnierzom. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas bohaterskich rodaków z ziemi białostockiej, żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, skazanych na karę śmierci wykonaną przez komunistycznych katów 10 października 1946 roku w Olmąckim Lesie pod Białymstokiem, a odnalezionych 50 lat później w 1996 roku i zidentyfikowanych wiosną 2017 roku. Czesława Guzieniuka, pseudonim Gałąź, Konstantego Kuźmickiego i Piotra Tomaszyckiego, pseudonim Gałązka. Stańcie do apelu! Zginęły śmiercią państwa! Wzywam ofiary zbrodni dokonanej 10 października 1946 roku, do dziś niezidentyfikowanych lub nieodnalezionych, Kazimierza Dulczewskiego, Witolda Dulczewskiego, Zygmunta Grochowskiego, Józefa Kalinkę, pseudonim Waza, Stanisława Kosza, Józefa Łopuskiego, Stefana Maciejewskiego, pseudonim Czarny Stefan, Franciszka Makarewicza i Witolda Orłowskiego. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, zamęczonych w katowniach, gestapo, sowieckich obozach i więzieniach NKWD oraz kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu! Wzywam deportowanych w głąb Związku Sowieckiego i tam zakatowanych, zagłodzonych, zamęczonych morderczą pracą oraz zmarłych z wycieńczenia i chorób. Przywołuję do nas ostatniego przedwojennego prezydenta Białegostoku, Seweryna Nowakowskiego, który został zesłany na nieludzką ziemię. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią państwa! Wzywam rodaków, którzy po latach więzień i prześladowań zmarli, nie doczekawszy się niepodległej ojczyzny. Wołam wszystkich, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłków, by pamięć o bohaterach walk o honor, godność i wolność narodu polskiego nie uległa zatarciu. Upokarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej, nie wahali się utrwalać jej i przekazywać kolejnym pokoleniom. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Do was się zwracam, potomni. Nie zapomnijcie bohaterskich żołnierzy polskich oraz wszystkich naszych rodaków, którzy oddali życie za honor, godność i wolność ojczyzny. Niech ich postacie i czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, będą dla nas i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie.
Chwała bohaterom! Cześć ich być! Pania, Basnoś! Drugi szereg! To ty! Chodź! Na pas! Front! Do salwy! Odrołek! Trzyma! Łodu! Salwo! Pas! Łodu! Salwo! Pas! Łodu! Salwo! Pas! Zabezpiecz! Broń! Przespiesz! Broń! Drugi szereg! Do knapkrót! Marsz! Upania! Chodzi! Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu pana Tadeusza Waśniewskiego, prezesa Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, oddział 7 Białystok. Dostojni księża, szanowni Państwo zebrani na dzisiejszej uroczystości. Gdy na rubieżach Polski pokazały się sowieckie tanki, okazało się, że wyzwoliciele są nowymi okupantami. To państwo, które powstało, tworzone przez tych, którzy na tych tankach przyjechali z fałszywymi nazwiskami, o przekłamanych życiorysach, to nie była wolna Polska. Rozpoczął się okres stalinizmu charakterystyczny dla terroru. Wojskowe sądy rejonowe, które ferowały wyroki śmierci, tylko z nazwy były polskimi. Największy tragizm tamtych lat polegał na tym, że dłoń zdrajcy strzelała w tył głowy Polaków, którym marzyła się wolna Polska. Wolną Polskę mieliśmy wówczas w kościołach. To prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, w obronie mordowanych i więzionych Polaków wołał: władza nie może być tyranem, a państwo zorganizowanym więzieniem. Zimą 1996 roku Kazimierz Litwiejko, kapelan Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, przekazał mi raport oficera AK na Łęcza informujący o zbiorowej mogile w lesie koło Olmo. Wczesną wiosną z księdzem Kazimierzem Litwiejko, Jerzym Rybnikiem odnaleźliśmy mogiłę. Wskazówką była figura Chrystusa przybita do drzewa. 24 sierpnia z Jerzym Rybnikiem, Mirosławem Trzasko dokonaliśmy próbnego wykopu. Znaleźliśmy ludzkie szczątki. Następnego dnia poinformowaliśmy zjazd Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego o leśnej mogile. Zjazd podjął uchwałę o przeprowadzeniu ekshumacji i powołał Komitet do spraw ekshumacji i pochówku żołnierzy niezłomnych. Nasze starania przeprowadzenia ekshumacji zbiorowej mogiły w lesie izabelińskim żołnierzy niezłomnych zamordowanych przez UB spotkały się z murem niechęci i odmowy ze strony wszystkich władz władnych podjęcia pozytywnej decyzji. Ekshumację rozpoczęliśmy 4 września 1996 roku na podstawie zezwolenia nadleśniczego pana inżyniera Jerzego Szklarzewskiego. Po wydobyciu szczątek dwóch żołnierzy niezłomnych, pan Monkiewicz, dyrektor Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, pojechał do Warszawy. Po powrocie zadzwonił około godziny 22, polecając, abym przerwał ekshumację, a szczątki ekshumowanych dwóch żołnierzy zawinął w folię i włożył do zbiorowej mogiły. Na pytanie, dlaczego, uzyskałem odpowiedź. Przeprowadzenie ekshumacji może wzbudzać niepokoje społeczne. Nie zgodziłem się. Na drugi dzień awanturował się z lekarzami, aby przerwali ekshumację. Lekarze też nie zgodzili się. Chwała im za to.
Świadkami tego zdarzenia byli dziennikarze, harcerze i wszyscy obecni przy zbiorowej mogile. Dlatego postawa lekarzy zasługuje szczególnie na uznanie. Są to profesor doktor habilitowany Jerzy Janica, doktorzy nauk medycznych, pani Maria Rydzewska, panowie Zbigniew Antoniuk, Tomasz Dopierała, Tadeusz Jóźwik, Janusz Załuski. W ekshumacji brała udział 7. drużyna harcerzy, którą przyprowadził ksiądz Kazimierz Litwiejko. Wojsko, policja, wymienieni lekarze i dziennikarze, którzy szczegółowo każdego dnia opisywali ekshumację. To dzięki nim nie udało się po wojennej zbrodni komunistycznej zamieść pod dywan. Rządziło wtedy SLD. Wśród dziennikarzy wyróżniała się pani Anna Pyrzewska. Bardzo dokładnie, skrupulatnie opisywała przebieg ekshumacji. Przy 8 żołnierzach niezłomnych znaleźliśmy między innymi wózki od nabojów, rok produkcji 45, guziki wojskowe z orłami w koronie i medalik z Matką Boską. Zorganizowaliśmy ekshumowanym żołnierzom uroczysty pogrzeb zgodnie z naszą tradycją, wiarą i kulturą. Uroczystość pogrzebowa została udokumentowana przez redaktora z Polonii USA, z Chicago, pana Edwarda Maciejczyka. Nie sposób pominąć składu Komitetu do spraw ekshumacji i pochówku żołnierzy niezłomnych. Są to Rybnik Jerzy, Trzasko Mirosław, Kojak Henryk, Maroszek Józef, Sikorski Henryk, Rutkowski Mieczysław, Rybnik Wojciech, Trzasko Wojciech, Jankowski Marek, Michalczuk Antoni, Ambroziewicz Jan, Bujwicki Bernard, Jarosławski Romuald, Kulesza Stanisław, Wańczewski Leonard, Orłowski Józef, Waśniewski Tadeusz. Las Izabeliński koło Olmont. W świetle wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami Olmont, Ruchyniewicz, raportu Narzen, Nałęcza, protokołu zeznania Kazimierza Sobeckiego, spisanego przez profesora Józefa Maroszka, to mały białostocki Katyń. Pozostałe doły po ziemiankach II Armii Wojska Polskiego, która stacjonowała w lesie, stały się dołami śmierci dla żołnierzy niezłomnych, wyklętych przez polskich i rosyjskich komunistów. Doczesne czątki żołnierzy niezłomnych pochowaliśmy tu, na tym cmentarzu wojskowym, wśród grobów żołnierzy z 1920 i 1939 roku. Grobów żołnierzy rosyjskich, okupantów. Naród, który zniewala inne narody, nie jest wolnym narodem. Zna tych wszystkich grobów życzymy narodowi rosyjskiemu, aby stał się wolnym narodem. Po 6 latach starań przy 8 grobach niezłomnych postawiliśmy pomnik. Na tablicy między innymi napisaliśmy: będziecie żyli w pamięci pokoleń wiernych Bogu i Ojczyźnie. Dziękuję za uwagę. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Jarosława Schawieńskiego. List do nas skierował prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan doktor Jarosław Szarek. Szanowni uczestnicy uroczystości związanych z upamiętnieniem ofiar systemu komunistycznego ekshumowanych w Olmontach w dniu 9 listopada 2018 roku. Stoimy dziś nad grobami bohaterów zamordowanych przez oprawców z Urzędu Bezpieczeństwa jesienią 1946 roku, którzy dzięki działaniom niepodległego państwa polskiego odzyskali po latach swoją tożsamość. Owi bohaterowie to Czesław Guzieniuk, pseudonim Gałąź, Konstanty Kuźmicki i Piotr Tomaszycki, pseudonim Gałązka. Najpierw przetrzymywani w areszcie śledczym w Białymstoku, potem zamordowani, potajemnie pogrzebani w lesie pod Olmontami,
a w 1996 roku odnalezieni i ekshumowani przez społeczny komitet, w którym działali m.in. Tadeusz Waśniewski i Jerzy Rybnik, syn pułkownika Aleksandra Rybnika, pseudonim Jerzy. Młodzi uczestnicy walk o wolną Polskę, w przeddzień stulecia odzyskania niepodległości, przywracani są pamięci pokoleń dzięki działaniom Instytutu Pamięci Narodowej. To oni są symbolem męczeństwa pokoleń Polaków, którzy powiedzieli nie komunistycznej władzy przywiezionej na sowieckich czołgach w 1944 roku. To ich torturowano i mordowano, by potem ich ciała zakopać w nieznanym miejscu, bez godnego pochówku i krzyża. Ogrom przemocy był zbyt słaby, by pokonać marzenia o wolnej Polsce. Tak jak w XIX wieku nie udało się zaborcom pokonać pamięci o niepodległej, wróciła w 1918 roku, tak teraz młodzi Polacy, którzy tu spoczywają, czerpali z patriotycznego wychowania odrodzonej niepodległej ojczyzny i dlatego swoje życie złożyli na ołtarzu kolejnej wojny o niepodległość. Wojny przeciwko czerwonemu totalitaryzmowi, który w powojennych latach mordował najlepszych synów i córki narodu polskiego. Dziś cieszymy się z niepodległą Polską, a w tym miejscu dotykamy świadectwa ich czynu i ofiary. Jednocześnie spłacamy dług zaciągnięty wobec tych, którzy służyli Bogu i Ojczyźnie, a młodzieży przekazujemy wiedzę o tych dramatycznych wydarzeniach ku przestrodze, aby nie zapomnieć. Dziękuję wszystkim organizatorom uroczystości za pielęgnowanie pamięci o bohaterach Polski Niepodległej. Cześć i chwała bohaterom. Z wyrazami szacunku, Jarosław Szarek. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie listu od wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego przez przedstawiciela sekretarza stanu. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystościach upamiętnienia ofiar systemu komunistycznego, które spoczywają na cmentarzu wojskowym w Białymstoku. Żałuję, że ze względu na trwające 71. posiedzeniu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązki rządowe nie mogę wziąć udziału w tym ważnym wydarzeniu. Proszę więc o przyjęcie tą drogą słów okolicznościowej refleksji. Po zakończeniu II wojny światowej tysiące bohaterów niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia przeciwstawiło się sowieckiej okupacji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Zmagania o wolną ojczyznę miały miejsce również tutaj, na bohaterskiej, patriotycznej ziemi białostockiej. Dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej przywracamy dzisiaj do zbiorowej pamięci Polaków, niezłomnych żołnierzy wyklętych, zamordowanych 10 października 1946 roku w lesie pod Olmontami przez komunistycznych oprawców strzałem w tył głowy. Oddajemy należny hołd Czesławowi Guzieniukowi, Konstantemu Kuźmickiemu i Piotrowi Tomaszyckiemu, którzy do końca pozostali wierni niepodległemu państwu polskiemu. O ich świadectwie trzeba mówić więcej i głośniej, bo pamięć i szacunek dla przodków są fundamentem wspólnoty narodowej. Serdecznie dziękuję i przekazuję wyrazy uznania wszystkim historykom, archeologom i wolontariuszom, którzy wydobywają szczątki bohaterów z bezimiennych mogił, a rodzinom pomordowanych pragnę podziękować, że przez lata pielęgnowali pamięć o swoich najbliższych. Wierzę, że przywracanie do historii jej bohaterów wzmocni patriotycznego ducha Polaków i przyczyni się do zapewnienia pomyślnej i bezpiecznej przyszłości naszej ojczyzny. Z wyrazami szacunku, poseł Rzeczpospolitej Polskiej, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią Emilię Madras, reprezentującą biuro posła na Sejm pana Dariusza Piątkowskiego. Szanowni Państwo, uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczystość upamiętnienia ofiar systemu komunistycznego ekshumowanych w Olmontach. Zgodnie z polską i chrześcijańską tradycją jesteśmy zobowiązani do odszukania doczesnych szczątków i godnego pochówku naszych bliskich.
Ten obowiązek jest szczególnie istotny w przypadku bohaterów, których z naszej narodowej pamięci próbowały wymazać komunistyczne władze. Dziś Instytut Pamięci Narodowej wypełnia tę ważną powinność w imieniu państwa polskiego. To w dużej mierze dzięki państwa działaniom przywracamy pamięć o żołnierzach powojennego podziemia antykomunistycznego, także z terenu Podlasia. Wyrażam ogromną wdzięczność Instytutowi Pamięci Narodowej za determinację i skuteczność w prowadzeniu prac ekshumacyjnych, identyfikacyjnych oraz za wszystko, co wiąże się z godnym upamiętnieniem pomordowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Dziękuję także władzom gminy Juchnowiec Kościelny za zaangażowanie i włożony wysiłek we współorganizowanie tej uroczystości. Niestety nie będę mógł uczestniczyć wraz z państwem w tych uroczystościach, gdyż tego dnia odbywać się będzie posiedzenie Sejmu. Proszę o wyrozumiałość. Sercem i duchem jestem z państwem, oddając hołd polskim bohaterom rozstrzelanym skrytobójczo w lesie pod Olmontami. Wszystkim zebranym na uroczystościach przekazuję wyrazy szacunku. Dariusz Piątkowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę o zabranie głosu przez pana profesora Romualda Szeremetiewa. Spośród tych 8, którzy spoczywają, znamy nazwiska 3. Ile jeszcze jest takich miejsc, w których wiemy, że spoczywają żołnierze Polski Niepodległej, których nazwisk nie znamy? A ile jeszcze jest takich miejsc, w których oni spoczywają, a my tych miejsc nawet nie znamy? Można z radością powiedzieć, że przynajmniej jedno kolejne takie miejsce odkryliśmy i przywracamy pamięć. Przywracamy pamięć o tych 3 młodych ludziach, którzy mieli przed sobą całe życie, którzy mogli cieszyć się tym życiem, osiągnąć własne szczęście, służyć bliskim i ojczyźnie, a którzy znaleźli się w tym dole w podolmońskich lasach i których to okrutny oprawca wszystko zniszczył i przekreślił. Pamięć, szanowni państwo, to rzecz strasznie ważna. Wiemy, jaką potworną przypadłością może być dla kogoś utrata pamięci. Wiemy, czym jest amnezja. Taki człowiek nie wie, gdzie mieszka, nie wie, kim jest, nie wie, kto jest jego bliskim, kto jest jego przeciwnikiem, niebo niechętnym, jak ma postępować, co ma robić. A co powiedzieć o narodzie, który straci pamięć? Józef Piłsudski powiedział kiedyś, że naród, który zapomina, traci swoją pamięć, nie jest też godny przyszłości. Rzeczywiście tę przyszłość trudno jest budować, jeżeli tę pamięć, narodową pamięć się straci. Myślę, że o tym dobrze wiedzieli komuniści, bo oni, proszę państwa, nie tylko liczyli, że Polacy zapomną. Oni zrobili wszystko, aby Polacy pamiętać nie mogli. To dlatego te bezimienne doły, ta tajemnica mordowanych ludzi, żebyśmy my, Polacy, tego w pamięci nie mieli, żebyśmy tego nie wiedzieli. I przez wiele, wiele lat rządów komunistycznej partii w Polsce i obecności sowieckiej tę pamięć ukrywano. Rzeczpospolita na szczęście pamięć odzyskuje. Jeżeli odzyska tę pamięć w pełni, jeszcze daleka droga do tego. Jeszcze daleka droga. Jeżeli odzyska, to będziemy mogli ze spokojem patrzeć w naszą przyszłość. Bo przecież
bo przecież mówi się, że historia jest nauczycielką życia. A czego naród może nauczyć ofiara bezinteresowna, przelana krew ojczyznę, o jej wartości, o jej wielkość, o jej bezpieczeństwo? Czego może nauczyć? Właśnie tego, w jaki sposób dziś i na przyszłość tę naszą niepodległą ojczyznę zachować, umocnić, strzec, tak aby ofiara tych, którzy zginęli walcząc kiedyś o Polskę, nie poszła na marne. Dzięki dzisiejszemu spotkaniu na te trzy krzyże, na których już są nazwiska, można być przekonanym, że to wszystko nie będzie na marne. Wielka Polska może być spokojna. Rzeczpospolita Polska nie żyje na stulecie naszej niepodległości. Dziękuję. Zapraszam serdecznie księdza Andrzeja Kołpaka, proboszcza parafii świętego ojca Pio, o modlitwę i poświęcenie grobów. Czesława Guzieniuka, pseudonim Gałąź, Konstantego Kuźmickiego, Piotra Tomaszyckiego, pseudonim Gałązka. Zanim poświęcimy te krzyże, pomodlimy się za tych tutaj już znanych bohaterów, prosząc o dar życia wiecznego i wszystkich, którzy leżą na tym cmentarzu, wszystkich, którzy walczyli o wolną naszą ojczyznę. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pana mojego. Niechże mi się stanie według słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, pobłogosław te krzyże, które stawiamy na chrześcijańskich grobach i spraw, aby ciała pod nimi złożone nasza najlepsza Matka, Królowa Polski, wprowadziła do Twojej Ojczyzny i w swoim miłosierdziu byś przyjął ich do swojej chwały, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Zapraszamy najbliższe rodziny zmarłych. Zapraszam pana Jerzego Słomianko. Rodzina pana Czesława Guzieniuka. Kwiaty składa delegacja Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Białymstoku.
Kwiaty składa delegacja gminy Juchnowiec Kościelny. Znicze składa rodzina Konstantego Kuźmickiego. Thank you.